GTA San Andreas, czyli jedna z najlepszych odsłon tej serii, skończyła ponad miesiąc temu 17 lat i od niedawna możemy również zagrać w jej remaster. Ja jeszcze nie miałem takiej okazji, ale pomyślałem, że jest to świetny powód, żeby po zrobieniu 100 ciekawostek z serii Gothic i Wiedźmin zająć się GTA i zacząć od świetnego i naprawdę bardzo rozbudowanego San Andreas. Oto 100 ciekawostek z tej gry. Mam nadzieję, że uda mi się Was czymś zaskoczyć. Zapraszam do oglądania. Czy wiedzieliście, że możemy mieć w grze konto na minusie? Stanie się tak, gdy przegramy nasze środki w kasynie. Konsekwencją tego będą wizyty składane nam przez gangsterów, mających na celu wyeliminowanie dłużnika. Będą nas tak odwiedzać, dopóki nie zdobędziemy odpowiedniej ilości pieniędzy, a licznik naszego konta znowu będzie zielony. W wiosce Angel Pine, dokładniej w kubłach na śmieci niedaleko pobliskiego fast fooda, możemy znaleźć mapę gry GTA Vice City, czyli oczywiście poprzedniej odsłony tej serii gier. Owe mapy można też znaleźć na podjazdach przy domach w Mulholland i należy też sprecyzować, że są to dokładnie mapy wersji beta Vice City, na których jest kilka małych różnic względem ostatecznej jej wersji. Zostając przy temacie Vice City, pamiętacie może ukryte paczki, których mogliśmy szukać w tej grze? Tak się składa, że w San Andreas też możemy taką paczkę znaleźć. Znajduje się ona na ścianie teatru Tiki Theater we wschodnim Los Santos. Jest kilkukrotnie większa od oryginału i nie możemy jej niestety podnieść. Z pewną nietypową sytuacją spotykamy się na cmentarzu w Los Santos. Mianowicie, na jego murach o godzinie 22 pojawiają się różne graffiti, takie jak Families for Life czy Ballas. Co ciekawe, wszystkie one znikają o 6 rano. Na moście Gant Bridge, dokładniej na szczycie jednego z przęseł tego mostu, znajduje się napis "There are no easter eggs up here, go away". Czyli tu na górze nie ma żadnych easter eggów. Idź stąd. Oprócz tego, że jest to sam sobie easter egg, jest to też nawiązanie do Vice City, gdzie mogliśmy znaleźć właśnie takiego easter egga. Jeżeli wycelujemy karabinem snajperskim w księżyc i do niego strzelimy, jego rozmiar się zwiększy. W kilku miejscach, nie licząc tak oczywistych rzeczy jak ubrania, możemy znaleźć loga Rockstar Games i Rockstar Nord. Chodzi mi o koce plażowe, spadochrony czy nawet gwiazdy rozmieszczone na niebie w literę R. Na miejskim cmentarzu w pewnej krypcie znajduje się krzesło, telewizor i kilka starych pudełek po pizzy. Jest to nawiązanie do serialu Buffy, Postrach Wampirów. Niedaleko skrzyżowania na Flint County znajduje się przechodzień z aparatem robiący nim oczywiście zdjęcia. Fotograf po skończeniu robienia zdjęć zacznie iść przed siebie i wejdzie do wody. Dzieje się tak z powodu złego zaprogramowania ścieżki dla niego, przez co postać automatycznie po zakończeniu czynności idzie po prostu przed siebie. W niektórych sklepach Ammunition znajdują się tarcze z celem przedstawiające Carla Johnsona, głównego bohatera gry. W południowej części San Fierro, dokładniej w dzielnicy Foster Valley, w oknach kilku budynków znajdują się plakaty z GTA 3 i Vice City. Nad dworcem Unity Station w Los Santos możemy znaleźć spory baner, na którym znajduje się reklama firmy sanitarnej zajmującej się wywozem śmieci – True Grime. Jest to nawiązanie do gry True Crime, czyli potencjalnego niegdyś konkurenta GTA. Na pograniczu dzielnic Rodeo i Vinewood możemy też znaleźć billboard przedstawiający zespół muzyczny Love Fist, znany z Vice City. Wróćmy jeszcze do mostu Gant Bridge, o którym już raz wspominałem. Na północ od niego znajduje się restauracja, a obok niej tablica informacyjna informująca o tym, że most składa się z 11 tekstur i zajmuje 1,27 MB na płycie DVD. Niektóre postaci z gry, jak to często bywa, są wzorowane na prawdziwych osobach. W przypadku GTA San Andreas głównie z amerykańskiej branży muzycznej. Przykładowo Ryder był wzorowany na Eazy-E, Sweet na Ice Cube, a OG Lock na Ja Rule. Oprócz tego, że OG Lock i Ja Rule mają takie samo imię, czyli Jeffrey, w grze OG Lock kradnie tekst utworu Mad Dogowi, a powszechnie uznaje się, że Rule kradł muzykę od DMX-a i Tupaka. Most kolejowy z San Fierro do Tierra Robada był wzorowany na moście Fort Rye Bridge, który przebiega m.in. przez Edinburgh, gdzie znajduje się siedziba brytyjskiego oddziału Rockstar Games, czyli Rockstar Nord, odpowiedzialnego za powstanie wszystkich części GTA. W grze możemy znaleźć alkohol o nazwie Rockstar Edinburgh Whisky. Jego nazwa również nawiązuje do Rockstar Nord, a etykieta jest aluzją do Jacka Danielsa. Jeżeli po wejściu do sklepu Suburban w dzielnicy Jefferson staniemy jak najbliżej lustra, weźmiemy do ręki aparat i zrobimy maksymalny zoom, zobaczymy wnętrze Ammunition. Nawet gdyby okazało się, że aparat pozwala widzieć przez ściany, to przecież żadnego takiego sklepu nie ma w pobliżu. W pubie Ten Green Bottles na jednej ze ścian widnieje graffiti przedstawiające jednego z bohaterów gry Manhunt, której twórcą również jest studio Rockstar. W dzielnicy Roca Escalante znajduje się hotel z taką samą nazwą i logiem, jak jedna ze stacji radiowych w Vice City – V-Rock. Jeżeli w dowolnym fast foodzie zamówimy i zjemy 11 posiłków, kamera w grze się oddali i CJ zwymiotuje na podłogę.
kasynie w Las Venturas możemy zagrać w pokera. Tak się składa, że na kartach do gry widnieją postacie z GTA 3 i GTA Vice City. Karabinek szturmowy M4, którego możemy używać w grze, został wyprodukowany w 1994 roku, a gra ma miejsce w roku 1992. Nie jest więc to możliwe. Podobnie jest z pistoletem Desert Eagle z nabojami 50AE, który został wprowadzony do wyposażenia armii dopiero w roku 1995. W sklepie Zero znajdują się figurki postaci z GTA Vice City i Manhunta. Jedna z teorii fanów mówi, że w jednej z początkowych misji, kiedy chłopaki z Grove Street jadą zjeść fast fooda, Big Smoke specjalnie zamawia pełno jedzenia, żeby dać balasom czas na przygotowanie ataku. Poza tym chwilę później Smoke nie strzela do nich, tłumacząc się, że musi zjeść. Jeżeli zostawimy CJ'a na dłuższy czas w bezruchu, główny bohater zacznie się nudzić, ruszać rękoma, czy nawet śpiewać piosenki z klubów w San Andreas. Wygląd Big Smoke'a w wersji beta znacznie różnił się od ostatecznej wersji. Smoke nosił tam białą koszulę i kamizelkę Los Santos Saints i nie miał na głowie czapki. Poza tym miał mieć ksywkę Carter. Tatuaże Cezara na artworku są inne niż posiada je w rzeczywistości w grze. Co ciekawe, policjant Tenpenny, jeden z głównych antagonistów w grze, ma wiele cech wspólnych z Alonzo Harrisem z filmu Dzień Próby z 2001 roku. Obaj są skorumpowanymi oficerami, wykorzystującymi swój autorytet w egoistycznych celach, podobnie jak Alonzo i jego partner Jake. Tenpenny próbuje zdemoralizować swojego młodszego współpracownika Hernandeza, a ten nie daje się skorumpować. Ponadto niektóre źródła mówią, że rola Alonzo Harrisa była początkowo oferowana Samuelowi L. Jacksonowi, który kilka lat później wcielił się w rolę Tenpenny'ego. Rejestracja samochodu Sweeta to Grow 4L, czyli oczywiście Grow for Life. Jeżeli jednak zniszczymy tył jego samochodu, rejestracja zmieni się na losową. Mad Dog, jak pewnie się domyśliliście, jest mieszanką kilku postaci z amerykańskiej sceny rapu. Ice Cube'a, Dr. Dre, Ice-T, który zresztą go zdubbingował, a jego ksywka nawiązuje oczywiście do Snoop Dogga. Ubranie postaci Alana Crawforda, z którego modelu korzystają też niektórzy przechodnie, był wzorowany na jednym z ubrań Jasona Stylesa, głównego bohatera filmu Chłopaki z sąsiedztwa. Zapewne o tym wiecie, ale Claude, którego spotykamy w grze, to oczywiście postać, którą graliśmy w GTA 3, tylko kilka lat młodsza, gdyż chronologicznie GTA 3 ma miejsce niecałe 10 lat po San Andreas. Znajdujący się w Las Venturas pałac Caliguli, którego nazwa pochodzi zresztą od jednego z rzymskich cesarzy, był wzorowany na rzeczywiście występującym w Las Vegas pałacu Cezara. Z kolei znajdujące się w mieście Casino Royale nawiązuje do pierwszej z serii powieści o przygodach Jamesa Bonda autorstwa Iana Fleminga. Postać Ediego Pulaskiego przypomina danego Pac-Mana McGavina z filmu Barwy z 1988 roku. Jeden jest oficerem policji w Los Angeles, a drugi w Los Santos. Obaj pracują w grupie stworzonej do walki z przestępczością i są podwładni wobec innego oficera. Poza tym obaj są też agresywnie nastawieni do domniemanych członków gangu, nawet gdy nie mają ku temu powodów. Ponadto Pulaskiego zagrał Chris Penn, brat Sina Penna, który wcielił się w Pac-Mana. Pamiętacie postać o imieniu Emmet, która pojawia się w misji Dziewiątki i Kałachy? W wersji beta gry zlecał on nam misję o nazwie Auno Angel, która polegała na zabijaniu dealerów balasów na czas. W jej trakcie Emmet kierował motocyklem, a my strzelaliśmy. Żeby wygrać, trzeba było zabić minimum 4 dealerów. Choć jeśli zabiliśmy ich więcej, dostawiliśmy więcej pieniędzy i respektu. Po wykonaniu misji, na podwórku Emmeta zamiast pistoletu miało zacząć pojawiać się AK-47. Na pustyni, na południowy zachód od Verdant Meadows, w głębokiej dziurze znajduje się kilka zafoliowanych ciał i zaparkowany bobcat. Podczas jazdy samochodem możemy usłyszeć w radiu piosenki Bam Bam Pliersa i Plaż Stone Temp Pilots, które zostały nagrane dopiero w roku 1993, a gra ma miejsce w 1992, jest to więc małe niedopatrzenie. A skąd nazwa San Andreas? Miasto Los Santos, wchodzące w skład tego stanu, jak wiadomo, zostało zaprojektowane na wzór Los Angeles z lat 90. A to miasto położone jest na uskoku tektonicznym, który nazywa się właśnie San Andreas. Los Angeles często pada też ofiarą trzęsień ziemi, podobnie jak występujące w grze San Fierro, co sugeruje nam kilka miejsc w grze. W każdej restauracji w grze na kasach fiskalnych znajduje się napis Burger Shot. Pewna firma w San Fierro, Zombotech, pracuje nad wynalezieniem wirusa zombie, czym parodiuje korporację Umbrella Corporation z Resident Evil. W wersji beta gry gang balasów miał się nazywać The Flats. Poza tym, czy zauważyliście, że jeżeli namierzymy balasa, trójkąt nad nim będzie zwrócony ku dołowi, podczas gdy jeśli namierzymy jakiegokolwiek innego NPC, trójkąt będzie zwrócony w górę? Podobnie jak w pozostałych odsłonach uniwersum 3D, oprócz GTA Advance, ambulans w San Andreas zamiast laski Esculapa ma na sobie gwiazdę życia z wizerunkiem plemnika. Wcześniej wspominany już most Gant Bridge był wzorowany na moście Golden Gate w San Francisco.
Podczas misji Rymy Mad Doga ochroniarz siedzący na kanapie gra w Drivera, co jest kolejnym nawiązaniem do konkurencji serii GTA. Nazwa dzielnicy Malholan w północnym Los Santos najprawdopodobniej wzięła się od nazwiska Stevena Malholana, czyli jednego z twórców gry, odpowiedzialnego właśnie za projektowanie Los Santos. Dzielnica Santa Maria Beach w Los Santos jest oczywiście wzorowana na prawdziwej dzielnicy Santa Monica Beach w Los Angeles. Z kolei Śródmieście Los Santos jest wzorowane na Śródmieściu Los Angeles lat 90. Jedno ze zdjęć znajdujących się w domu Carla Johnsona zostało zrobione na farmie Hilltop Farm w Red County. Grupa gangstaraperów GMW czy GMW, którego skrót rozwinięciem jest prawdopodobnie Ganton's Most Wanted, była wzorowana na grupie Compton's Most Wanted. W Dillimore na oknie stacji benzynowej znajduje się tabliczka z napisem Max Payne bez Y Bulletproof Glass, co jest nawiązaniem do serii Max Payne. Graffiti Jesus Saves nawiązuje do punktu zapisu gry w GTA 2. Znajdujący się na stole w laboratorium Łom, który możemy dostrzec podczas misji Black Project, jest odniesieniem do gry Half-Life. W trakcie tej samej misji, po wszczęciu alarmu, jeden z komunikatów głosowych mówi: Personnel reminded that running in corridors whilst holding scissors is not permitted. Czyli personel przypomina, że bieganie po korytarzach z nożycami jest zabronione. Jest to najprawdopodobniej odniesienie do firmy Running with Scissors, produkującej gry najbardziej znanej z serii Postal. Scena, której jesteśmy świadkami podczas wykonywania misji Just Business, mianowicie moment, kiedy laweta zeskakuje w slow motion do kanału, był inspirowany niemal identyczną sceną z filmu Terminator 2 – Dzień Sądu. Jeżeli wydaje wam się, że kojarzycie skądś tego przechodnia, to być może wcale wam się nie wydaje, gdyż tak samo wyglądał raper LL Cool J na swoim teledysku do piosenki I'm Bad. W całym wschodnim Los Santos znajdują się sklepy, których reklamy zawierają postacie z takich seriali jak Pokémon czy SpongeBob. Oprócz Claude'a z GTA 3, w San Andreas pojawia się również jego dziewczyna, kuzynka Cezara, Catalina, która odgrywa w GTA 3 większą rolę. Oprócz Big Smoke'a, również inne postacie w grze miały odmienny wygląd w wersji beta. Zresztą porównanie powinno wam się wyświetlać w tle. Podczas gry wspominany jest też główny bohater GTA Vice City, Tommy Vercetti, podczas misji The Meat Business przez Kena Rosenberga, który zresztą też w Vice City występował. W kinie Commerce można zobaczyć reklamę filmu Reservoir Dogs, co jest parodią prawdziwego filmu Reservoir Dogs Quentina Tarantino z 1992 roku. Z kolei w Queen's Theatre można zobaczyć reklamę filmu The Wizard of Oz, co jest parodią Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Po angielsku The Wizard of Oz. Pod koniec misji Air Ride Zero mówi: Great kid, don't get cocky, czym nawiązuje do kwestii Hanna Solo z Gwiezdnych Wojen część 4 Nowa Nadzieja. Za to cytat Zero z misji Supply Lines nawiązuje do filmu Czas Apokalipsy, dokładniej do cytatu podpułkownika Williama Billa Kilgora. Odpowiedź CJ'a na pytanie Cezara o to, czy chciałby zarobić trochę pieniędzy, to malatropizm wymyślony przez kolesia w filmie The Big Lebowski. W San Fierro na cmentarzu w Hashbury znajduje się pomnik opozycji, gdzie na wszystkich nagrobkach widnieje napis RIP Opposition i data od 1997 do 2004. Jest to odniesienie do firmy Rockstar, który pierwszą swoją grę wypuścił w 1997 roku. RIP Opposition odnosi się do rywalizacji Rockstara z innymi firmami produkującymi gry i ostatecznie do tego, jak cała opozycja nie była w stanie wypuścić lepszej gry niż Rockstar. Rok 2004 znajduje się tutaj, ponieważ w tym roku miała premierę gra, której poświęcony jest ten film, czyli GTA San Andreas. Jeśli chodzi o inne nawiązania do GTA Vice City, to w domu Raidera znajduje się plakat z tej gry, w domu Denise, dokładnie w jej sypialni, jest plakat z rysunkiem pudełka GTA Vice City i nawet w domu CJ'a jest deska surfingowa z wizerunkiem tej gry. Dzielnica finansowa w San Fierro była wzorowana na prawdziwej dzielnicy Financial District, znajdującej się w San Francisco. Znak na sklepie rowerowym pana Granta w Dillimore przedstawia rowerzysta jadącego na modelu Specialized Big Hit, który pojawił się w sprzedaży dopiero w 2003 roku. A fabuła gry GTA San Andreas rozgrywa się w roku 1992. Nie jest więc to możliwe. Zastanawiało was może, dlaczego podczas misji Photo Opportunity Carl i Cezar podczas robienia zdjęć z dachu krzyczą do siebie, zamiast mówić szeptem, żeby nikt ich nie zauważył? Ryder, you sure I'm here? This business is bigger than any gang, is it? Ryder, little bitch! Nie? Mnie też to nie zastanawiało, ale z internetu dowiedziałem się, że dzieje się tak, gdyż początkowo w wersji beta bohaterowie podczas robienia zdjęć mieli lecieć helikopterem. Ostatecznie robią je z dachu, ale dialogi pozostały te same. Na etapie produkcji gry twórcy usunęli z niej kilka misji, po niektórych zostały jednak pliki. Jedną z takich misji miało być zadanie Impounded, które pojawiało się po ukończeniu High Stakes Lowrider. Carl miał otrzymać telefon od Cezara, który zapraszał go do warsztatu, aby podrasować samochód CJ'a. Gdy się tam pojawiliśmy, okazywało się, że jego wóz został odholowany, a reszta zadania polegała na jego odzyskaniu. W plikach gry można odnaleźć wszystkie dialogi związane z tym zadaniem.
Inną misją miał być Tanked Up, czyli ostatnia misja o Zero, podczas której Berkeley znowu miał zaatakować sklep Zero. Tym razem jednak za pomocą zdalnie sterowanych samochodów, a my mieliśmy niszczyć je małym czołgiem, RC Tigerem, Fish in a Barrel. Owy tytuł powinniście kojarzyć z cutscenki, podczas której CJ podpisuje umowę z Four Dragons. Tak się składa, że początkowo miała tak nazywać się misja, której Carl eskortuje Randa Lee z miejskiego lotniska do kasyna, uciekając przed mafiozami. I dopiero po pomyślnym przejściu misji miał się początkowo wyświetlać film, który mamy przyjemność oglądać w ostatecznej wersji gry. Z gry usunięto również takie rzeczy jak możliwość przenoszenia broni w bagażniku samochodu, możliwość dostarczania pizzy, czy nawet deskorolkę, na której nie tylko mieliśmy móc jeździć, ale miała nam również służyć jako broń, niczym w Tony Hawku. Ponadto już w GTA San Andreas planowano wprowadzić kilka głównych grywalnych bohaterów, a nie wprowadzono tego ze względu na ograniczenia PlayStation 2 i Xboxa. Ostatecznie spotkaliśmy się z tym systemem dopiero w piątce. Aktor podkładający głos CJ-owi, Christopher Bellart, znany też jako raper Young Melee, został odkryty przez twórców gry przez przypadek. Deweloperzy usłyszeli go, gdy rozmawiał o ścieżce dźwiękowej z jednym z muzyków. W pewnym miejscu w siłowni znajduje się miejsce, w którym możemy przeniknąć przez sufit. Dzięki temu bugowi mamy możliwość znaleźć i zwiedzić mnóstwo pomieszczeń, które nie znalazły się ostatecznie w grze. Na cmentarzu w Palomino Creek znajduje się grób z napisem RIP Scott Wilson, co jest kolejnym nawiązaniem do jednego z twórców gry. Wewnątrz jednej z budek strażników na lotnisku Easter Bay znajduje się komputer, którego monitor wyświetla edytor map. Na najwyższym piętrze działu planowania w Las Venturas znajduje się model pałacu Caliguli z logiem Rockstara. Nazwa obszaru North Star Rock to kolejne odniesienie do producenta Rockstar North. Butle z gazem Carker pochodzą z Carker City, czyli miejsca akcji gry Manhunt. W misji Wear Flowers in Your Hair w garażu Michelle pojawia się komputer Decruton 9000. Znany z poprzednich odsłon GTA. Wcześniej pojawił się w garażu Joey Leona w GTA 3 i w Sunshine Autos w Vice City. Podczas tej samej misji The True mówi, że jego ludzie, czyli Jethro i Dwayne, pracowali przy silnikach okrętowych, dopóki mafia nie kupiła ich firmy w Vice. Co może odnosić się do Tomiego Versettiego i jego gangu Versetti przejmującego stocznię podczas wydarzeń w GTA Vice City. Ikona Trip Skip, czy pominięcia podróży, przedstawia profil samochodu Deluxo z boku. Z kolei samochód Deluxo był inspirowany samochodem DeLorean DMC-12, co jest nawiązaniem do filmu Powrót do przyszłości, gdzie wehikuł czasu był oparty na tym właśnie samochodzie. Co ciekawe, Deluxo nie pojawia się jednak w grze, ale można nim było jeździć w Vice City. Jeden z przechodniów wygląda jak Catherine Trammell z filmu Nagi Instynkt. Z kolei inny przechodzień przypomina Bishopa z filmu Juice. Nazwa siłowni Cobra Martial Arts Gym nawiązuje prawdopodobnie do Dojo Cobra Martial Arts z filmu Karate Kid. Nazwa firmy finansowej J. Bond Bail Bonds jest za to odniesieniem do filmów o Jamesie Bondzie. Kod Chaos Mod sprawiający chaos w grze może odnosić się do gry Rockstara z 2001 roku, State of Emergency, w której jednym z grywalnych trybów w grze był tryb chaosu. Wewnątrz kwatery głównej policji w Las Venturas znajdują się zdjęcia Jamesa Earla Casha i członków The Hoods z gry Manhunt. Jedną z najpopularniejszych legend dotyczących GTA San Andreas jest ta o domniemanej wielkiej stopie występującej gdzieś w grze. Co ciekawe, pogłoski o niej rozpoczęły się jeszcze przed premierą, ponieważ jeden z głównych pracowników Rockstara miał ksywkę Bigfoot. Poza tym na jej temat wypowiedział się nawet prezes studia. Cytuję. W grze go nie ma. Tak jak w prawdziwym świecie. Ale w lesie na pewno coś jest. Po czasie inny pracownik powiedział też, że umieścił w grze wielką stopę, ale szef kazał mu ją usunąć. Dzisiaj wiadomo już, że wielką stopę znajdziemy w grze tylko dzięki modom. Zapewne wiecie, że w grze istnieje możliwość przejmowania obszarów gangów w Los Santos. Ale czy wiedzieliście, że możemy włączyć taką opcję na całej mapie? Aby to zrobić, należy wsiąść do samochodu i lecieć w stronę oceanu przez jakieś pół godziny. Cała mapa pokryje się wtedy kolorami poszczególnych gangów, a my będziemy mogli je zdobywać. Innym easter eggiem znajdującym się w dziale planowania Las Venturas są plany posiadłości Starkwedera z Manhunta na najwyższym piętrze budynku. Inną postacią pojawiającą się w San Andreas z Vice City jest Lance Vance. Niestety tylko jako figurka w sklepie Zero. Położona w Las Venturas kaplica Blackfield była wzorowana na katedrze Anioła Stróża w Las Vegas. Innym zadaniem, które nie pojawiło się ostatecznie w grze, a miało się pojawić, jest Roadside Assistance. Polegało ono na holowaniu zepsutego samochodu w San Fierro wraz z Cezarem. Mieliśmy odnaleźć uszkodzone auto i odstawić je do garażu w dzielnicy Doherty. Ponoć tłumaczy to, dlaczego w salonie Vanga po ukończeniu misji Test Drive pojawiają się dwa auta. To wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was do obejrzenia pozostałych filmów z tej serii, które całkiem nieźle się przyjęły, bo niemal każdy film z tej serii ma przynajmniej 100 000 wyświetleń.
Zapraszam Was do pisania ciekawostek dotyczących pozostałych części GTA, bo o nich też z pewnością zrobię filmy. Na razie.